Hej, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina 2 w ścieżce Rosha. Tutaj Hunter oczywiście i cóż, zaczynamy. W ostatnim odcinku próbowałem rozwiązać zagadkę z tymi gargulcami, niestety mi się nie udało. Natomiast stwierdziłem, że tak, znaczy sprawdziłem jeszcze jedną rzecz, mianowicie kupiłem te książki i poszedłem tam z książkami. I to nie zjedało, nie? Więc albo potrzebujemy książkę o gargulcach samych. Nie chynchaj mi tu. Obsłuż się sam, gołodupcu. Super. Geralt z Rivii. Nie ze schowka. Przecież to Radowid ich wysłał, głupcze. Natomiast pohandlujmy, zobaczmy czy nie. On ma pierdoły tylko. Ktoś tu miał książkę chyba o gargulcach. Nie, oni nie mają. Pozdrawiam. On jej nie ma, to jest ten problem. Jest Vik. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Myślałby kto? Witaj. Albo może nie, może mi się tylko wydawało. Wszyscy mi tu chymchają. Natomiast ja bym... Właśnie, może on. Czy on ma książki w ogóle? To nie jest zadania i cele loży, gdzie Rady Czarodziejów nie ma. No jest ten miecz, chciałem w końcu sprzedać. Postanowiłem, że po prostu będziemy sobie eksplorować teren, znajdziemy może gargulce i tak dalej. Jest tutaj jedno właśnie wejście, jest taka jaskinia. Jest druga jaskinia przy wejściu, jeszcze za tym mostem. Ale nie przypuszczam, żeby to była ta sama, więc tam też pójdziemy. Tam, gdzie zabiłem krabu pająka na samym początku tego aktu. O, kanały pod Lokmin. A co tu się dzieje? Nie kręć się tu! Wstęp do obozu Kedwen zabroniony! Wynoś się stąd! Nie kręć się tu! Wstęp do obozu Kedwen zabroniony! Okej, okay. Kedwen zajęło sobie podziemia. Też ciekawie, nie powiem. A problem polega na tym, że tutaj ciężko się poruszać po tym mieście. Tam były takie drzwi jedne, ale niestety jest zamknięte. Więc tak, patrząc... Nie przesunę tej mapy bardziej w lewo, szkoda, nie mam... O, nie, przesunę jednak, dobra. No więc tam, gdzie były te gargulce, to jest właśnie tu u góry. Tu u samej góry, co jest ta taka... O, no to, co teraz widać na mapie, tak? Tam były gargulce. Niestety drzwi tam są zamknięte, nie mogę przez nie przejść. Chciałbym się przedostać na drugą stronę, czyli tak jak stoję na wprost teraz, bo tam jest coś, czego nie widać. Ale też tam wejść, kurczę, nie mogę. Jest to tak... No dupa strasznie. Niektórych rzeczy zrobić po prostu się nie da. Tu jest ten cały mostek. A zobaczymy, czy tutaj się nie da przejść gdzieś. Ostatnio... O, ostatnio byłem tutaj, ale tam się dalej w tamtą stronę chyba przejść już nie da. Czekajcie, teraz zobaczymy na mapie, gdzie jesteśmy. Aha, ominęliśmy to. Czyli no, chcę iść de facto tam do przodu, ale nie mam... Wow! Się wystraszyłem. Nie mam jak. No dawaj, trzepaj ich! No, ale tak jak mówię, kupiłem książki, poszedłem na dół, nic się nie zmieniło w tym, co tam zastałem. Nie odczytały mi się magicznie w żaden sposób, więc bierzemy przestęp. Zastanawiam się, jak na przykład przejść gdzieś indziej, na przykład tutaj jest jakaś ścieżka, może dałoby się zejść tam w dół jakoś. Przeszukamy to, chociaż tutaj nic specjalnego ostatnio nie widziałem. Jak tu byłem. Tu też ani przeskoczyć, ani nic. Chociaż mógłbym, ale tu nic nie ma. Ewentualnie wyjdziemy stąd i spróbujemy jakoś inaczej tam dotrzeć do innych miejsc. Najlepiej może będzie po prostu wrócić do samego początku pod główną bramę i dopiero wtedy... Dobra, tu jest piesio, nic tu nie ma. Tu jest ściana. Tak, oni sobie tutaj grają. No właśnie, dużo przejść jest tutaj po prostu zamurowanych albo zawalonych i...
Tak to niestety wygląda. Wow. No kolejne gargulce, ja nie wierzę, no. Cały czas się pojawiają. Czy może w końcu... Może w końcu bym się coś o nich dowiedział. Od zabijania ich w końcu. Au. W końcu i w końcu, co? Wow, jak tam model jednego gargulca zniknął nagle śmiesznie. O, jeszcze jeden. A, no tak, przynajmniej jak je w ten sposób zabiłem, to mi nie wybuchają w twarz. Jak je finisherem wykończę. No i one się tak będą tu spawnować i spawnować, z tego co rozumiem, cały czas. Czekajcie, a tutaj nie ma jakiegoś przejścia czasem? Nie, to jest to z góry, ja tu zlazłem. Tam jest do temerczyków. No, idzie się tu po prostu żywcem zgubić. Jakieś pakunki. Nie wiem, ile muszę zabić tych gargulców, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o nich. Ani do temerczyków, ani do redańczyków nie mogę wejść. O. O, a tu są po prostu temerczycy. Więc stąd wyjdziemy. Natomiast ciekawi mnie, co się czai za bramką numer 2. Wow, otwarte. I zobaczmy na mapie, gdzie my teraz jesteśmy. Mam wrażenie, że tutaj nie było nas. A, tu jest nie, tu jeszcze przed mostem jesteśmy. Przed tym akweduktem. Coś tu nam odkryło przed chwilą. Nie, tylko roślinkę i drzwi. Okej, no to ciśniemy w takim razie tu. A, odkryło nam miejsce mocy. No właśnie. Dobrze słyszałem uprzednio. Tu jest zawalone. A za to tu możemy sobie pójść. Stąd jakieś miejsca mocy są. Oh. Holy fucking shit! Chyba se jaja ze mnie robicie. Nie, nie w tą stronę, Geralt. O co się? No właśnie. Au, 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 nie, 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 nie. Wypierdalaj, wypierdalaj. Powiedziałem coś. Wydupiej mi stąd. Dobra, ten nie wybuchnie przynajmniej. Odsuń się teraz. O, szlak by z tobą. Naprawdę. Ten gargulec gdzieś tam po prostu sobie polaz i przebiegł obok mnie i zginąłem. Strasznie jest to wnerwiające momentami, no ale nieważne. Chyba zapisywałem jakoś ostatnio grę, ale nie jestem pewien. Kij wie, kiedy ją ostatnio zapisywałem. Przed wejściem tutaj. Dobra, okej. Never mind, nic się stało, będzie spoko. Tutaj, tak? Widzę ten goskór jeszcze. Nie, to jest Cortinarius. Dobra, pomyliłem się. Natomiast mamy już trzecie miejsce z gargulcami. Tam jest ich od zarąbania, niestety. Teraz tak, tu mamy jedno miejsce mocy. Plusik się przyda. Tu sobie zapiszemy grę. No, tak, tak, wiem, że was jest od zarąbania. Pokaż się. A, fajnie se trafiłem po waflu. O, typ mendo jedna. Ała. O, świetnie, wysunowałem go. Tego też. Łatwo ich wystunować strasznie. Duży efekt, znaczy dużą szansę na stuna mamy. Pozbieramy sobie, co z nich powypadało. Tu mamy następne coś.
Czemu mi nie chce wejść to? Chyba, że to jest ten sam... A nie, jest, weszła tarcza jeszcze. Warto posprawdzać wszystko, co tu można znaleźć. Niestety tutaj pozawalonych przejść jest dużo. Ale zawsze może, wiecie, trafić jakaś skrzynka albo cokolwiek. Tu mamy krzoczki. No idź. Mamy kolejne przejście. Dobra, przejdźmy, zobaczmy, co tu się dzieje. Klos drewna, skóra, olej. Ostatnim co jest? Nie pokazuje, może nic nie ma. Mamy jakiegoś martwego żołnierza, ale też z nim nic nie możemy zrobić. Mamy więcej przejść, dobra, to wracamy na dół w takim razie. Jeszcze się nie dowiedziałem wystarczająco o tych gargulcach, żeby je zadupić. Szkoda. Mamy kolejne przejścia. To też zapiszmy grę i róbmy po kolei, czyli zejdźmy na dół, niestety. Nie jest to najlepszy pomysł, myślę, ale nie mamy wyjścia. Trzeba robić co w naszej mocy. Książki, tak jak powiedziałem, nic więcej nie dają. To prawdopodobnie, o właśnie, jest ostatnia sala. I zobaczymy, czy cokolwiek się znów medalion dowiemy. Co my tu mamy? Pierwsza zaszyfrowana kombinacja run. Dobrze, zapiszemy, że to jest może niżej troszeczkę. Ta pierwsza. Długi cień sarny. Księżyc zawodzi cicho, że to już jesień. Wojna, śmierć, grom, niebo, motyl, życie, zwierzę. W ogóle nie wiem, co z tym motylem. Pogoda, rozum, czas. Jesień może oznaczać czas. Księżyc zawodzi długi cień sarny, zwierzę. Ale dlaczego to jest motyl? Jako taki wyłączny. Księżyc zawodzi cicho. Księżyc zawodzi cicho. Nie mam nic, co by do tego pasowało. Los, pogoda, rozum, nie wiem. Pogoda. Gunwo mi to dało. Więc teraz albo wykombinuję, albo nie wiem co. Zapiszemy sobie stan gry. Spróbujemy. Dobra, zaczynamy od harfy. Harfa, wąż, czas i usta. Nie. Zacznijmy od zwierzęcia. Zwierzę. Później harfa. Czy sztuka, czas i niebo. A, księżyc z niebem się kojarzy. To nie, czas będzie na końcu. Zacznijmy od... Co ja teraz zrobiłem? Zwierzę. Harfa. Dawaj, harfa. Usta. I na końcu sztuka. Czy tam kielich, czy... Nie, to jest czas akurat, przepraszam. Też źle. No jasna dupa i kij wie, co tu teraz zrobić, no. Tak wykminiać po kolei to trochę dupa tak naprawdę. Strasznie dupa. Zastanawiam się, czy jak więcej zrobię na temat tych gargulców, to coś się dowiem na ten temat, czy wręcz przeciwnie. Czy gunwo z tego wyjdzie? Czy gunwo z tego wyjdzie jak zwykle? Niestety książki, ani te wskazówki nic mi nie powiedziały. Księżyc zawodzi cicho. Zawsze są tylko trzy linijki. To mnie wkurza. Jeszcze zrobię sobie jedną rzecz. Przepraszam najmocniej, że walnąłem. To be sure. Utworzymy sobie ten zlecenie na gargulce. Okej. Aha, przepraszam, jest tu powiedziane, co mamy ten. Co mamy zrobić, okej. Skorzystanie z poradnika.
Postanowiłeś zacząć gotówkę. Mamy przewidzianą kompensację metodą prób i błędów. Niesamowity Lockhart przebywa na głównym placu miasta. 4 tomy księgi traktującej o runach. Nie, no przecież mamy to od tego innego zioma. Aha, i mamy teraz 2 możliwe kombinacje. Dobra, wiecie co, zróbmy sobie tak po prostu, że skorzystam, bo faktycznie są tu, zapomniałem, że są tu wypisane faktycznie, co mamy zrobić. I tak niestety zróbmy. Sala na prawo od głównej bramy miasta, to jest to. Mamy 2 kombinacje, zobaczymy, która się trafi. Runa na ścianie na prawo od wejścia. Runa na podłodze na prawo od wejścia. Runa na ścianie po lewej stronie. Runa na podłodze po lewej stronie. Czyli... prawa ściana, prawa podłoga, lewa strona, lewa ściana, lewa podłoga, dobra. Wejście jest tu. Prawa ściana, prawa podłoga. Kurwa, tu nie ma czegoś takiego jak prawa podłoga. A, nie, to jest na lewo od głównej bramy, to przepraszam. Lewa ściana, prawa, runa na ścianie po prawej... lewa ściana, prawa ściana, runa na podłodze, po lewej, runa na podłodze obok skrzyni. Lewy, prawy, lewy, czyli wąż, dawaj, zobaczmy, czy to będzie ten, wąż, niebo, harfa, kielich. Tak, znajdź i zdezaktywuj magiczne pieczęcie. Wąż, niebo, harfa, kielich. Znaczy to jest tak, to jest zwierzę, niebo, czas był na końcu, kombinacja jest taka, zwierzę, niebo, co mieliśmy dalej? Zwierzę, niebo i tutaj było harfa, czyli sztuka, czas. Wybaczcie, ale nie jestem w stanie zrozumieć, co mówią te księgi do mnie i no tak to wygląda. Starożytny manuskrypt i schemat buty starszej krwi. O kurde, takie... ktoś, kto potrafi odczytać manuskrypt. Okej, spoko. Więc mamy dezaktywowane pieczęcie, czyli nawet nie trzeba było pokonywać tylu gargulców, co po prostu rozszyfrować chociaż jedno i automatycznie się ten. Dobra, tu widzę, że chyba nie będziemy mieli przejścia pod tym łukiem, więc przeszukamy jeszcze to miejsce. Jaki stos tych skrzynek? Narzędzia, ratwa. Wracają się takie owo prze... O, właśnie, tutaj mamy kamień żywiołów i niebieski meteoryt. Też można w sumie wziąć, bo dużo było tych proszków, a reszta to jakieś pierdoły, których jest naprawdę na pęczki. Chociaż może my mamy... czekajcie. Nie mamy jakoś dużo miejsca w ekwipunku, a wolę zbierać roślinki. Roślinki są fajniejsze niż materiały. A nie, no pozwala nam tu przejść. No i też tutaj jest dupa, tu jest ślepy zaułek. Bo most mamy, o właśnie, tutaj u góry. A tu dupa. Chociaż to wygląda, jakby to można było ardem potraktować. Nope. Nie da się. Nic to nie dało. Dobra, jeszcze tylko się zastanawiam. Nie, okej, tutaj też nic nie ma. No, nic tu nie ma. Dobra, wracamy w takim razie i załatwimy wszystkie 3 miejsca z gargulcami. W takim bądź razie, tu jest już koniec tego miejsca. Okej, niestety musimy przejść teraz tędy. Nie udało się walnąć. Czasem uda się walnąć tego ptaka znakiem. Fajnie to wygląda, szczególnie przy podpalaniu. Ciekawe, czy będą kolejne
Oż ty w pizdo. Więcej was matka nie miała. Ty gnojku, jeden ty. Jeden z drugim, chodź tu. Ty patałachu, ty jeden ty. Dobra. Dawaj. Kamień żywiołów, trofeum z gargulca dostałem, wow. Dobra. Dobrze, że golem się nie respawnuje, bo bym po prostu szlak mnie trafił. Dobra. Zaczynamy od zwierzęcia. Zwierzę to ten wunsz, czyli tu. Zwierzę. Niebo. Sztuka. Tak, sztuka. I na końcu czas. Wierzę, że to jest ta sama kombinacja. Pewnie to by było... O kurwa, to jest bez sensu. To nie jest ta kombinacja. Dobra, nieważne. W takim razie sobie po prostu podyktujemy. To była pierwsza kombinacja wtedy. Jeżeli chodzi przy tamtym, więc tym razem też będzie pewnie pierwsza. Na prawo od... Czekajcie. Wejdźmy do wejścia, bo gówno mi to mówi. Runa na ścianie, prawo od wejścia. No to wąż, zwierzę. No to tak jak wcześniej. Tak? Tak. Teraz runa na podłodze, na prawo od wejścia. Wow, to czas teraz jest. No to dobra, to nieważne. Się coś pozmieniało. Chyba, że śmierć, że umieranie to jako czas jest. Dobra, później jest runa na lewej stronie. Runa na ścianie po lewej i na podłodze po lewej. Teraz jest harfa. No to akurat było dobrze. I grom. No i to ma być grom? To ma być naprawdę grom? Aż to grom. Jest faktycznie, ale to ciul z tym. Może faktycznie to ma jakiś odnośnik. Znaczy z tej księgi da się wyczytać cztery elementy, tylko nie wiadomo co one oznaczają do końca. Rękawice najstarsze... schemat i oren. Dobra. Czyli to wszystko, tak? Dobra. Czy mamy schematy na te przedmioty starszej krwi i z tego, co ktoś chyba pisał, one są dosyć dobre, więc warto by je wykonać. Natomiast teraz sobie wyjdziemy i idziemy do ostatniego miejsca. Niestety dosyć skomplikowana jest ta droga. Ale nic, nie możemy z tym poradzić, na to nic nie zdyty. Ten to se zrobił normalnie chałupę, nie? Kiedy on to zdążył tutaj zaciągnąć wszystko i zbudować? Dobra, dobra, wy się tam bawcie. Sobie natomiast odłożę poradnik, tylko chwilę, bo ja mam tu jakąś płytkę. Gdzieś mi ktoś tu położył, dobra. Możemy cisnąć dalej. A, jeszcze ty. W ogóle zapiszę grę, bo tak jakby mi się coś stało, to trochę dupa. Znalazłem manuskrypt. Bardzo ciekawe. To księga zapieczętowana starożytną magią. Tak się zabezpiecza tylko cenne rzeczy. Zgadza się. Wiesz, jak zdjąć zabezpieczenia? Potrzeba składników, które można uzyskać z ciał pewnych potworów. Tutaj niestety nie występują. Feromony królowej Endriak, krew Neckera wojownika i mózg Kaczerba. Jajo Harpi można zastąpić językiem zgnilca. Dzięki. Wrócę, jak zdobędę składniki. Aha. Dostać składnik do przemawiania zaklęcia. Składniki do manuskryptu. Mamy wszystkie przy sobie, bo noszę to. Mam składniki, o których mówiłeś. Jej. Niewiarygodne. Dawaj. Trzeba uważać, żeby zachować proporcje. To śmiało. Zniknął. Zrobione. Zobaczmy, co jest w manuskrypcie. O bogowie. Co tam znalazłeś? Instrukcje. Opisuje sposób wykuwania legendarnego miecza. O. Kerme. Jest twoja. Zasłużyłeś na nią, Wiedźminie. Wykucie tego miecza będzie dla mnie zaszczytem. Dzięki. Bywaj. Ta laska tak z dupy się tu wzięła nagle. O kuźwa. Nieźle. Nie
nietoperza, sowę i szcz... Dobra, dobra, dobra. Schemat karmę. Zobaczmy, co tu mamy. Czytam go? Czytam. Nie możesz tego zrobić z tym przedmiotem. Ruda, żelaza, kloc drewna, pióra, harpi. Wow, on jest zajebisty, to jest stalowy. Ale ja pindole, patrzcie, jakie to jest. To jest nic. 14 żelaza. Czekajcie, zapiszę sobie tylko. Karmę. Me. Żelazo 14, drewno 2, pióro harpi. Ja to sobie dla potomności, wiecie, później będę chciał to pewnie odtworzyć przy drugim przejściu, więc żeby się nie bardzo nie pieprzyć z tym. Pohandluj. Nie chcę handlować z tobą, człowieku, spadaj. Przecież to Radowid. Chcę skorzystać ze schowka. Dobra. Żelazo, czy duża żelaza? Kloce drewna. Kloce drewna są, wystarczą nam dwa. Więc sobie dwa weźmiemy. No dobra, nieważne. Natomiast żelazo. Czy ja mam na tyle żelaza? Hihi, mam na tyle żelaza. Tam już nawet miałem ileś. Ale nieważne, weźmiemy. Kurwa, nie weźmiemy, bo nam się skończy miejsce. Ale nieważne. Tak się nie godzi. Nieważne, jest przeciążony. Zrobimy to i przy okazji sobie zobaczymy, co z tymi rękawicami i butkami. Wiem, że jest przeciążony, cio. Wykonaj dla mnie przedmiot. O, właśnie. O, i mam przy okazji buty starszej krwi, które chyba są właśnie lepsze. Esencja wody. I rękawice starszej krwi. O, one są fajne. Co my tu na nie potrzebujemy? Skóra. Czekajcie, sobie zapiszę. Rękawice starszej krwi. I tu jest tak. 4 sukno. To jest zwykłe sukno, nie? Z tego co kojarzę. Metystowy pył. Sukno. Twardzona skóra 2. Skóra. I jedna dratwa. Jedna dratwa. Na utwardzoną skórę to my akurat mamy. Czekajcie, bo coś mi się jebie. Sterowanie. A właśnie. Aha, musimy mieć zwykłą skórę, a jej też nie mam. Ale dupa. Natomiast jeszcze mamy rękawice, esencje, buty starszej krwi. O, buty sobie możemy wykonać. 55 orenów. Śmiało. Dziękuję. Karmę. Stwórz. Dziękuję. Twardzona skóra. Potrzebuję mieć 6 zwykłej skóry. Jestem przeciążony, oczywiście. Natomiast porównajmy sobie teraz miecz stalowy i karmę. Rozjemcę i karmę. 50 do 58 obrażeń. Oż, w piździec. Mamy dwa miejsca na runy. Regeneracja żywotności plus 2. O, to jest fajne. Przedłużenie działania olejów. Szansa na natychmiastowe zabicie przeciwnika 4%. To jest fajne, to mi się zajebiście podoba. Dobra, dalej. Buty starszej krwi. Jak mamy tu, a jak mamy tutaj zbroja? Aha. Ogólnie różnią się od tych nilfgaardzkich butów wyśmienitych, które niedawno zdobyłem, że mają dwa razy większą redukcję obrażeń od magii, czyli są lepsze. Aha, jeszcze nie mam tego. O! Trofeum? Nieźle. Zbroja 7, ale żywotność 20. Tylko nie, to z Drauga jest lepsze. Manuskrypt, buty starszej krwi. Dobra. Rękawice starszej krwi, karmę mam. Oczywiście to sobie zmienimy. Bę. Teraz tak, do ciebie wrócę. Pohandluj mnie. Sprzedamy ten miecz. Rozjemcę. Żegnaj, rozjemco. I elfi stalowy 40-42. No bro, proszę. Nie ma takiego zajebistego miecza jak ja mam. Nilfgaardzki miecz stalowy, nawet ten nie jest tak fajny. Dobra, rozjemcę sobie sprzedamy. Zbroja Seltkirka, nie możemy sprzedać. To sobie sprzedamy. Kurde.
Fuck, się jebie cały czas te. Przydałby się jakieś runy. Z harpy z to mamy. Możemy wywalić. Co to wypyła? Drogie są te? Nie, i tak są tanie. Belissa, boże, tego mam od zarąbania. Możemy trochę sprzedać. Czy się opłaca w ogóle? I... aha, po jednym orenie. Trochę słabo. Nie będę przecież całego sprzedawał. No ale tak z 30 można sprzedać. No dajmy tyle, połowę nawet. Embriony, feromony, jaskółcze ziele. Też w sumie można trochę sprzedać tego. O! Przemaszować przyciska to przycisk to szybciej schodzi. Okej, okay, język trolla, nie, to sobie zostawimy. O, to jest po dwa oreny. Odrobimy sobie trochę kasy. Gdzie te czasy, gdzie w Falloutie po prostu można było wpisać sobie na klawiaturze liczby i wtedy było spoko, a tutaj jebasze, przestęp, a przestępu też mamy zarąbania, więc umniejszymy trochę zasoby. Był z gargulca. Wow. A w sumie tego mamy od zarąbania. Powiedzmy, że te 5 sprzedamy. Płatki białego, o! To możemy też sprzedać, mamy od zarąbania ich. Nie, jak przytrzymam, to też jest ok. Powiedzmy tyle. Erbena. Dobra, ki z tym. W końcu wchodzimy normalnie. O Boże, jaki ten miecz fajny. O, jaki on jest długi. That's what she said. Okej, super. Czy on ma takie ząbki? Nie, wydawało. Ma ząbki. Patrzcie, jakie ma ząbki. Śmieszne. Dobra. Ponadto potrzebuję tej cholernej skóry ze skrzynki. Nigdy by do czegoś takiego nie doszło. Skóra. Schematy. O, jest skóra. I tam was. No nie wiem, nie dużo potrzebowałem, ale nieważne. To natomiast schematy mogę sobie wyrzucić na zbroję drauga, tak? Wiedźmiński miecz, tak. Aha, tego nie mogę, przepraszam, zapomniałem. Bo jest zbugowane coś. Co inne, długie rękawice. Maksymalny udźwig Geralta plus 5. No jakie fajne! Maksymalne wrażenia, odpowiednie krwawienie, podpalenie. Dobre są te rękawiczki. Lepsze niż z tej starszej krwi. Nie są lepsze, szkoda. A nie, tutaj faktycznie jest maksymalne. A, dobra, to ja wiem, to buty były takie. O właśnie, to buty mam. To sobie wywalimy. Esencja wody, nie wiem po co mi to. Natomiast te rękawice muszę mieć. Gdyby babcia miała wąsy, no proszę cię. Ojej! Ohoho! Wykonaj dla mnie przedmiot. Utwardzona skóra. Stwórz. No niech mnie chuj, teraz oleju mi brakło. Seriously? Fucking seriously. Powiedz, że w tych skrzynkach będzie olej. Nie, wybrałem z nich wszystko. Boże, to muszę iść do swojej. Jak tak mogło się stać, żeby oleju mi brakło, no? Gdzie ten olej? Jaki spodnie mam w ogóle? Trofea. Umocnienia. Nie mam oleju, ale w dupę. Strasznie. Chciałem jeszcze zobaczyć, czy tu mamy trofeum z gargulca. Nie, dołączymy sobie do kolekcji, natomiast muszę znaleźć olej. Przejebane. Teraz muszę gdzieś wrócić. No i tak mówię, a na co mi to? Po co mi to się nie przyda? Olać to, a tu taka dupa. I weź teraz szukaj oleju w trawie. Ruda żelaza. O, jest olej. Dobra, super. Zajebiście, możemy iść. Kocie, uważaj, bo cię z deptem. Idźmy po te rękawice. Fajnie, bo nam się udźwig podniesie. I to znacznie. Plus 15 chyba. No to 15 kilo, nie? A teraz chyba nie mamy. Mamy 250, ale nie mamy żadnego innego. A, chciałem tylko zobaczyć na moje rękawiczki. I składników alchemicznych plus 1. Ale co mnie to daje w takim razie? Barbarzyńca.
udźwig się nam zmieni. Wykonuj dla mnie rękawiczki. Rękawice starszej krwi. Nie, musimy najpierw utwardzoną skórę drugą. Rękawice starszej krwi. Tak, dziękuję. Jakie ładne czerwone będą. I oczywiście bierzemy te. No super. I mamy 265 kilo. Teraz w zapasie. Powiedz mi, co wiesz. Gargulce, magowie, na szczęście. No już. Kurwa, wykonałem, no czekajcie. Koński podryw. Handlujmy. Wykonałem to zlecenie i co ja mam teraz zrobić? To wywalimy. Dziennik. Zlecenie na gargulce. Wiedźmin dowiedział się na straży. Tylko każdy, kto wiedział o obszar chroniony zaklęcie, wystarczy znaleźć. Gargulce. Wiedzę, jestem już winny. A! Jezu! I ja jestem idiotę. Przecież ja nawet nie doszedłem do trzeciego miejsca, to dlatego go nie mogę skończyć. A się dziwię, przecież. No tak, bo te wszystkie schematy, nie schematy podostawałem, chciałem ten miecz zrobić. Z tego manuskryptu. O właśnie, bo chciałem tak naprawdę tylko manuskrypt odczytać, no ale się okazuje po drodze, że. Że mam ten zajebisty miecz w tym i dlatego się zatrzymałem i uznałem, że sprawa z gargulcami jest załatwiona. A tu taka dupa. Chodźcie, skurwibąki jedne. Oła, 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 wycofaj się. No szkoda, że nie wyszło. Nie zdążyłem ich zatrzymać. No, bez jaj, no. Nie da się ich zobaczyć. Zginę, 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 zginę. Co za gnojek, no. Nie da się ich zobaczyć, oni po prostu spadają z nieba. O Boże, medytacja. Szybko dawaj mi jaskółkę. Albo ty. Chwila, wyjdź. A nie wystarczy, żebym odpoczął? No to odpocznij do zmierzchu. Wyjdź. Nie, nie mam pełnego życia. No niech mnie szlak. Strasznie upierdliwe gunwo. Tak, jasne, rozwala jakieś kolumny. Tak, umrzyj teraz. No nie, no trzy gargulce już są. Dobra, nie, musimy jednak zrobić to w taki sposób, że wypijemy miksturkę. Jaskółeczkę. I odporności wilga, regeneracji wigoru. Kot, nie, gawron, zwiększmy sobie. Kurczę, chciałem sobie zwiększyć i gunwo zrobiłem. Kupa z tego wyszła. Odpoczynek nie dał nam dużo życia. Szkoda. A, i co ja teraz zrobię? Jebnę sobie Quen. No, dawaj trochę tego życia. Zdychaj. No, co jest? Zbugowałem się. Nie, no nie wierzę. Jebańce! Kurwa, co za gnojki. Dobra, wiecie co? Miejmy wyjebane i idźmy na dół. Nie, nie możemy, no jasne. Świetnie. O, teraz mogę. Dobra, czyli mogę przebiec obok nich. Idźmy to dezaktywować i... Aha, jeszcze poradnik muszę sobie otworzyć teraz. Zobaczyć, co tam było. Tym ostatnim. Tu mamy tak. Najpierw na lewo od wejścia. Podłoga na lewo od wejścia. Nic, kurwa, nie widzę. Przesuń się, Geralt. Na lewo od wejścia podłoga. Czyli to. Później mamy runę na podłodze na prawo i lewa ściana.
Lewa ściana, prawy ten. Dobra. Czyli to. Jakąś chyba pokrętną logikę mieli w tym, w napisaniu tych, ale ja jej nie rozumiem. Ja nie jestem kuźwa humanistą. What the fuck? No przecież przestań. Co, nie dało rady. Na podłodze na lewo od wejścia to ta. Po czym na podłodze na prawo, ściana po lewej i runa na ścianie po prawej. Przecież w ten sposób zrobiłem. Albo mamy inaczej. Czekajcie, ja sobie to zapiszę najlepiej. Albo mamy tak, runę. Prawa podłoga. Lewa podłoga. Lewa ściana. Prawa podłoga. Może mi się prawa z lewą popierdoliła. Prawa podłoga. Lewa podłoga. Tak? Prawa podłoga. Lewa podłoga. Lewa ściana i prawa ściana. To miało się losować to samo chyba. No, a jednak. Brasa z Banard. Okej, okay, a tu mamy co? Adam Diff, spodnie starszej krwi i oreny. Trzymasz miecz Aramila, który sprzeciwił się władzy króla. Pan dzikiego gonu pragnie genu starszej krwi. Chcę otwarcia bram między światami, żeby szerzyć terror i zniszczenie. Król Gonu kazał mnie zabić, a jego widma powstałe z jego rozkazu na podobieństwo żywych ścigają mnie w przestrzeniach między światami od setek lat. Dotarłem do Lok Muin. Jestem zmęczony, ale wiem, że nie zdążę odpocząć. Jeźdźcy Gonu są tuż, tuż. Na plecach czuję ich trupi oddech. Wow. 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 Srebrny. Wow. On jest jeszcze lepszy niż ten. Wow. Obrażenie zadawane gargulcem. A, szkoda, że tą runę Izgit w niego wsadziłem. Adrenalina przy trafieniu. Szansa na ten. Na dużym potworom. Obrażenia zadawane upiorom. No, jest podobny. Krwawienie zwiększa szansę na natychmiastowe zabicie przeciwnika, to jest fajne. To już gargulce pokonałem, to się nie przyda mi ten srebrny. A tego mogę uzbroić, tylko szkoda, że nie mam żadnych run. A stworzyć ich nie mogę, tylko muszę kupić. To jest słaby temat. Spodnie starszej krwi. Twardzona skóra, dratwa. Żeby jest skóry więcej. No, to jest coś, o czym mi ktoś wspominał. Jeżeli się nie mylę, to... Co ja zrobiłem z moim długopisem, że go tam wypieprzyłem? To... Ogólnie konwersacja się właśnie nawiązała na temat Wiedźmina w pociągu, jak wracaliśmy z PGA. Właśnie tam z Seto, z Flaming i z dwójką moich znajomych, z Parolem i Vettino. W ogóle się nawiązała właśnie tutaj konwersacja, a ja, że przechodzę drugi raz, pierwszy raz Wiedźmina dopiero, dwójkę, no to oni tam nie wszystko chcieli powiedzieć, ale właśnie coś było, że tutaj jakieś miejsce, jakieś coś tam i Flamey są jakąś ciekawą teorię, ale może nie będę jej w tym momencie zdradzał. W każdym razie coś tutaj więcej ten. Dobra, rękawice, tamtego sobie nie zapisałem. Dobra, spodnie starszej krwi. Okej, mamy tak, sukno 4, sukno 4, utwardzona skóra 2, dratwa 3. Okej, no dobra, no i wygląda na to, że to chyba jest koniec, jeżeli chodzi o gargulce. Nie powinny nas teraz niepokoić. Ten miecz był dokładnie przeciw gargulcom. One się ruszają jeszcze, czy nie? Nie, teraz wygląda na to, że chyba... Tak, już są zaklęte w posąg i się nie ruszą.
Tylko co na temat tego miecza w ogóle ten... Fajnie jak... Kurde, ten mikrofon odsuwam cały czas. Fajnie jakby dało się coś gdzieś dowiedzieć na temat tego miecza, albo o co to w ogóle chodzi. Zostaw mnie! Weź, nie dotyka jej, gnojku jeden ty. Dobra, za chwilę się okaże, że tu nie ma nic więcej do roboty. Jeszcze sobie przeszukam, ale nie ma więcej przejść. Do kedweńskiego, redańskiego ani nilfgaardzkiego obozu nie możemy wejść. Barbarzyńca. Tam. Nie tam, tam najpierw. Cześć! Nie mamy jebanego oleju teraz. Szlak by to trafił. Musimy iść po olej. Bo nie mam go w ekwipunku. Z tego co zauważyłem. Ty kto? Czego się tak patrzysz? Ty, zniknął. Co za ludzi? Tu chyba nie ma nic. Kurczę, musimy ten olej znaleźć. No jasna dupa. Tu jest zamknięte, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba że miał ktoś tam jakieś składniki rzemieślnicze z tych ludziów, a jak nie, to muszę obejść, wejść w to wejście po lewej na początku, co było. No, ależ dupa. Pamiętam cię, Stanet! O. Pozbyłem się gargulców. Doskonale! Wreszcie będzie można zbadać niedostępne dzielnice. Oto twoja nagroda. Hajs, hajs. O. Pohandlujmy. Zobaczmy, czy masz olej. Schematy. Czyki. Siądło. Nie. Nie ma oleju. A co tu mamy? Rudy, nowigradzki. Aha, to mamy tak, ale run to znowu już nie masz, kolego, co? Ależ dupa. Tyle, tylko masz do rzemiosła, szkoda. Czekajcie, tutaj widzę jakieś coś. Ale nie, on tutaj ni chuj nie ma. Nic, co ma jakieś pierdoły, tylko no właśnie. Przecież to Radowid ich wysłał, głupcze. Tak się nie godzi. Jak się masz? Weź się w garść. Czy któryś z nich czegoś nie sprzedawał? Oni nie. Tu jakiś mi rzemieślnika jakiegoś pokazuje. O, dratwę ten ma, może będzie miał olej. Nope, nie ma. Bo się, o, skończyło. Noż, kurczę. Powiadam wam, zarzućcie magię. Będziemy jeszcze patrzeć gdzie indziej. O, ten chyba ma dużo rzeczy. Było coś o tym niesamowitym Lockharcie. O właśnie, są... Jest olej. Weźmiemy, kupimy cały, żeby było. Czekajcie, że on coś ma. Gdzieś mi ktoś tu coś... w poradniku coś takiego było o niesamowitym Lockharcie. Czeka grom, miad wisielców, receptury, a schematy? O, on ma runy. Schematy, esencje, kamień żywiołów, olej, runa. Ma schematy na ten, ale chyba tańsze będą runy same. No... No ognia... O dobra, no są drogie. Aha, ma tylko jedną tą. Kurczę. No i chyba kupić łatwiej ten. No, w podobnych cenach to wszystko jest. Księżyca. Pomiąc znaków. Ognia. Ognia jest tylko odrobinę droższa. Później podpalenie i podpalenie. Można by w sumie coś z tego zrobić. O, tu obrażenia zwiększone. Aha, to wszystko zwiększa obrażenia poza księżyca i ziemi też nie. Ta izgryt jest właśnie fajna. Słońce jest bez sensu. Nic więcej nie robi. To się nie opłaca jej w ogóle kupować. Dobra, czyli on ma runy. Więc skoro jak utwardzona skóra. Zielona pleśń. Okej, okay, to do, będzie do pokombinowania jeszcze, ale to ja sobie już sam zrobię.
Zaraz skończymy, tylko zrobię sobie te spodnie i skończymy sobie odcinek. Widzę, że już, że... Kurwa, co ja robię. Widzę już, że więcej... Boże, zdekoncentrowałem się przez to, co oni tam pieprzyli. Co ja chciałem zrobić? Ja chciałem zrobić utwardzoną skórę. 2. Idealnie. I teraz mamy rękawice. Nie, spodnie. Tak, stwórz, dziękuję. Tak, jasne, chciałem ekwipunek, nie? Wróć do gry. Spodnie w końcu, zbroja, tu zbroja, okej, okay, podpalenie, krwawienie. No, nie jest lepsza. Tak więc zamieniamy. Tak. Pohandlujmy jeszcze, sprzedam te spodnie. Śmięty nilfgaardzkie, sprzedaj. No i coś poczarujemy z tymi runami, ja sobie to po prostu na spokojnie przejrzę i zobaczymy jak ten. Wartałoby chyba taniej, nie wiem czy nie wyjdzie właśnie, na przykład wiecie, kupić jeden schemat i albo dwa i wpakować, i zrobić te runy i wpakować w te mieczyki, bo tu ja mam sporo miejsca chyba z tego co widzę. No po dwa miejsca mi zostały, no to akurat. Znaczy nie, przepraszam, bo ja tu mam ten inny miecz, to w tamtego jak wpakuję będzie lepiej, chyba. Mam, no tutaj maksymalne, no ale są podobne. Natomiast tu mamy właśnie krwawienie zwiększone, obrażenia zadane upiorom, adrenalina przy trafieniu i ta szansa na natychmiastowe zabicie przeciwnika też mi się podoba. A to jest taki typowy ten Ditwen, jest typowy na gargulce, widzę, i na duże potwory, czyli na golemy. To on się przydał przy tym zadaniu i to na tyle, jeżeli chodzi o przydawanie się. Dobra, no i tak jak mówię, na ten moment sobie skończymy grę, także dzięki, a czy nie grę, tylko odcinek, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Wiedźmina, na razie, hej!